A we wszystkim z tej strony Pio, dzisiaj znowu witam was w Containment Breach i w kolejnym wyzwaniu, które tak bardzo mi sugerowaliście. W ostatnim odcinku próbowaliśmy przeżyć 100 nieśmiałków na mapie, co skończyło się okropnie. A dzisiaj próbujemy przeżyć 100 mrugaczy, 100 SCP, 173, 100 rzeźb, jak kto woli. Tak czy inaczej, myślę, że to również będzie tragedia, dlatego dla ułatwienia wziąłem sobie kartę Omni i umożliwiłem sobie maksymalną ilość sprintu, nieskończoność sprintu. Ale myślę, że to i tak będzie trudne, więc póki co naszym jedynym wyzwaniem jest dotarcie do Heavy Containment Zone plus dodatkowy plusik, jeżeli nie będę zamykał drzwi. Otwieram drzwi, ale nie mogę ich zamykać. Bez żadnych innych utrudnień, myślę, że 100 mrugaczy to i tak jest dość duże utrudnienie. Tak więc zaczynajmy, lecimy. Będę miał problemy z rozglądaniem się. Wszystko jest ryzykowne, ale póki co nie widzę żadnego w okolicy. Więc o... Ile minęło? Jak dużo czasu minęło? Zginąłem od razu. What the fuck? Myślę, że nie poradzę sobie z... bez zamykania drzwi. Co? Nie mogę się w ogóle ruszyć nigdzie! Walić zamykanie drzwi. Pozwólcie mi zamykać drzwi. O, okej. Cześć, kolego. Cześć. O, jeny. To jest trochę niebezpieczna sytuacja. To jest trochę bardzo niebezpieczna sytuacja, tak więc pozwolę sobie wyjść tutaj i zamknąć drzwi. I widzicie, od razu jest bezpieczniej. O i... O, i... Nie. O, czy oni się zablokowali? Czy oni się zablokowali w tym momencie? Pa, zablokowali się, dobra, ładnie. Okej, okay. Czy to będzie aż takie łatwe? Przepniemy się obok niego? Nie przepniemy się obok niego, god damn it. Przyda nam się na pewno maska. Maska przeciwgazowa, żeby w razie czego... O, jeden! To... Co się stało? Kto mnie zabił? Nie jest aż tak łatwo jak myślę. O, jeden, nie ta strona, nie ta strona. Bardzo nie ta strona. O, nie. Dobra, to jest trudniejsze niż sądziłem. Czekaj, w którą stronę? W tą? Tak, dobra. Tylko muszę go jakoś ominąć, ja nie wiem jak go ominąć. Wiecie co, mam pomysł, mam nowy pomysł. Raszujemy to, raszujemy. Biegniemy. Szybko, run, fast. Dwa! Czemu ich jest dwóch? Przed chwilą był jeden tylko. Ale dam radę. Udało się! Nic nie widzę, jest ciemno jak... Jest już ciemno. Nie wiem, liście więdną. Jestem sam, nie wiem gdzie. Nie wiem w którym kierunku iść, by przeżyć. Nagle, po zespawnowaniu 100 orzeszków, ta gra staje się zupełnie inną grą. Teraz muszę się przygotować na każdy kierunek. Muszę być gotowy, żeby spojrzeć w każde miejsce, gdzie on jest. I to jest stresujące. To jest bardzo stresujące, bo nawet nie mam po... O, je! Co? Nie! Okej, okay. Drzwi numer 3 mnie uratowały. Okej! Okay. Ej! To nie było takie trudne! Dotarłem do Heavy Containment Zone. Przedłużamy challenge, oczywiście. Wchodzimy do... Oho. O, dupa, okej. Okay. Nie przedłużamy challenge'a, ponieważ challenge nadal trwa. O, super, jeszcze ciebie tutaj brakowało, chodź tutaj. A, zamkniemy go? Nie zamkniemy go, fuck, dobra, przedłużamy challenge. Bójcie! Ja się przestraszyłem. O! Jestem uwięziony, jestem oficjalnie uwięziony. I nie mam sposobu, żeby ich ominąć. What the fuck, cudownie. Chodź tutaj, bambaryło. Nie tykaj, lekarzu nie tykaj. Oj, pięknie, teraz sobie nie przejdziesz i teraz jesteś frajerem, który nie ma wstępu tutaj, gdzie ja mam wstęp. To jest kolejny odcinek pod tytułem Pio nie może dotrzeć do Heavy Containment Zone, ponieważ jest za dużo wszystkiego wszędzie. Okej, teraz tylko te drzwi, teraz skoczę. I pięknie! Jest już ciemno. Orzechy biegną. Wszyscy bledną. Nie tędy droga. Oh. Mam wrażenie, że tak... Zaczynam mieć wrażenie, że 100 to trochę za dużo. Z każdej strony. O, czy to jest Heavy Containment Zone? Czy to jest prawdziwy Heavy Containment Zone? Tak! W końcu, nareszcie, okej. Okay. Przedłużamy challenge. Dotarłem do Heavy Containment Zone, zamykając drzwi co prawda, ale jednak. Proszę nie zamykać za mną drzwi. Okej, okay, dziękuję. Chodź tutaj. Okej, okay, bardzo ładnie. Gdzie są dźwignie?
tu są dźwignie. Ja nie mogę ich pociągnąć. Te dźwignie pociągają mnie bardziej niż ja kiedykolwiek będę je. Muszę jakoś bardzo umiejętnie stanąć bokiem, żeby móc pociągnąć te dźwignie. Fuck! Porada na dzisiaj: nie patrz się na dupę nieśmiałkę, ponieważ orzech cię zajedzie. You look at the butt, you get the nut. Mam genialny pomysł, jak wyjść z tej niegenialnej sytuacji. O, o, chodź tutaj. Chodź. Jestem geniuszem. I nie ma. I zniknął orzech z tego świata. I nie powróci. I nie powróci, ponieważ przerobili go na masło. Na masło orzechowe przerobili go. Nie, o nie, o nie, o nie, nie. Nie, 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 nie. 100 mrugaczy? Okej. Okay. 1 lary? Ha, nie, 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 podziękuję. Podziękuję. O, świetnie, super aśnie. O, jeszcze żeby mnie rzeźby dopadły teraz, to by było cudnie. To by było cudownie. Wykrakałem. O, świetnie, to jest właśnie pokój, którego potrzebowałem. Nigdy więcej, nigdy więcej. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. O nie, 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 nie boję się. Lecz jak rzeźbę widzę, to zesram się. Minąłem go, udało mi się go ominąć, udało mi się go ominąć, udało mi się go ominąć. Papatki! No nie, nie tykaj lekarzu, nie. What the fuck? Stary. Kogoś tu ostro wcięło. Dawno tak daleko nie zaszedłem w żadnej rozgrywce. Light container. O nie, dziękuję, naprawdę. Naprawdę nie chcę rozmawiać o Bogu z tobą. Nie chcę kupywać żadnej twojej prenumeraty. Zauważyłem, że agresywne rzeźby to naprawdę tacy agresywni kolędnicy, którzy próbują ci wcisnąć jakieś gazety, których ty nie chcesz czytać. O nie, tu już byłem, papatki. Okej, 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 okej. O fuck! Nie jest okej, okay. Wcale nie jest okej. Okay. Nie rozumiem, jak to się dzieje. No chodź. Chodź, chodź się przytulić. Chodź, jestem bardzo smutnym człowiekiem. Potrzebuję dużej ilości przytulenia. No o nie. Ty frajerze. Dałeś się nabrać. Dałeś się nabrać. Wcale nie chcę twoich przytulasów. Jedyne przytulasy, jakie chcę, to te od moich widzów. I od mojego kota też. I od mojego drugiego kota też, ale ten drugi kot raczej nie chce. No ale jak... O! It feels like something is in this room with me. Masz wrażenie, że coś jest z tobą w tym pokoju? No co ty nie powiesz? Coś jest ze mną w tym pokoju, ciekawe co? Może wielki, ogromny fistach? No, not November. No, no... Oh, fucking hell. Oni sobie żartują ze mnie, mam rację? Są takie żarciki, pranki... Ha, ha, hi, hi, hu, hu. Hi, hi, hu, hu, orzech. Nie orzech październik. Czy ma pan może ochotę porozmawiać o Bogu? Coś ci się chyba pochybaniło. Ja już nie dam rady. Ja już nie daję rady. Za dużo ich jest. Przepraszam, nie, po prostu tego się nie da zrobić. To jest... No, 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 no. No, 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 no. Dobra, oficjalnie się w tym miejscu poddaję. Mimo że zauważyłem, że miałem tam już blisko całkiem... przejście gdzieś dalej. To tego się nie da zrobić. Ich jest po prostu za dużo. To jest po prostu awykonalne. Natomiast to był bardzo fajny eksperyment i myślę, że można by go spróbować kiedyś i jeszcze raz. Jeśli macie jeszcze jakiś pomysł na to, jakiego SCP zespełnować następnym razem i jakie wyzwanie zrobić następnym razem, napiszcie koniecznie w komentarzu. Jestem pewien, że da się to zrobić i że trzeba to zrobić. Tylko coś łatwiejszego, proszę, coś łatwiejszego. Wyzwanie było bardzo przyjemne, ale nieudane ani trochę. Więc nie wiem, jeżeli wam się to spodobało i chcecie więcej Containment Breach na sterydach z różnymi dziwnymi udziwnieniami typu 100 mrugaczy albo 100 larych albo 100 lekarzów plagi, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie komentarz, jakie SCP użyć następnym razem. Albo jaką zasadę użyć następnym razem, na przykład nie możesz zamykać drzwi, albo... Albo nie możesz używać kart, chociaż to by było chyba trochę trudne. Tak więc... Ja jestem Pio, to było wyzwanie ze Stoma SCP-173. Do zobaczenia kiedyś.